teraz dobrze się pochwalić. Spośród ilu wniosków nasz wniosek przebił się do realizacji? Wszystkich wniosków już ponad nie pamiętam. Ponad 300? Ponad 100 zostało złożonych wniosków. Ponad 100 zostało złożonych. Nasz wniosek zajął 30 bodajże, jak pamiętam początkowo, 33 miejsce. Dofinansowanych zostało w pierwszym etapie wniosków 11 czy 12. I tak jak mówię, nasz, mieliśmy 1 czy 2 punkty poniżej tego progu. Przypomnij, tak. Jeden punkt. Co prawda początkowo dzieliło nas 2 czy 3 punkty, ale myśmy zgłosili protest, który został uznany i dodano nam jeszcze 2 punkty, stąd zostało nam tylko przekroczenie tego jednego punktu. Tak blisko byliśmy, trzymaliśmy przez cały czas właśnie tą przysłowiową klamkę, no ale w pewnym momencie te drzwi nam się otworzyły, także... To jaki procent wkładu jest naszego powiatu, jeśli to są pieniądze unijne? Tutaj jeżeli chodzi o procent wkładu, więc tak, wychodzi, to przedstawia się w ten sposób, mniej więcej. Około 44% jest środków unijnych, a czyli pozostałe 56%, około 56% będą to siatki nasze czy gminne, bo tak mówię, każdy będzie płacił za swoje zadanie. Ja może trochę odbiegnę od tematu na moment. Doszły nas nieoficjalnie takie informacje, że tutaj nasze starostwo otrzymało jakiś list gratulacyjny, dyplom, nie wiem jak to określić, od europosła Bogusława Liberackiego. Czy to prawda? Tak. Ja poproszę pana wicestarosta, by odczytał to pismo. Tak się złożyło, że dobiega końca nasza kadencja. No i faktycznie profesor doktor, zwyczajny doktor habilitowany Bogusław Liberacki, czytając dodatek do Newsweeka z miesiąca marca, że powiat myśliborski został wymieniony na 24. miejscu, trzecim miejscu w rankingu gmin i powiatów roku 2009, no wysłał do nas takie kurtuazyjne pismo, które pokażę może tutaj, żeby mogli mieszkańcy Myśliborza przeczytać. I oczywiście w piśmie tym profesor gratuluje nam zajęcia dobrego miejsca i dziękuję nam za wkład, jaki wnosimy w rozwój powiatu. I akurat kolejne pismo, jakie otrzymaliśmy od ministra infrastruktury, dotyczące właśnie dołożenia akceptacji tutaj realizacji tego wniosku dużego, no potwierdza, że możemy być w końcu dumni, bo zawsze mówimy, że w tym Myśliborzu no to nic się nie dzieje, że ten Myśliborz to jest zapyziały, a ja uważam, że z tego co nam się udało zrobić i to potwierdzają chyba zarówno te pismo, że możemy być siebie dumni, że idziemy we właściwym kierunku, bo tak jak powiedział na początku pan starosta, praktycznie kolejna kadencja ma ustawione zadania inwestycyjne już na kolejne 3 lata, a w przygotowaniu są kolejne projekty, które będziemy składali, będziemy zabiegać o te pieniążki, dlatego myślę, że ten list no, znajdzie swoje miejsce na ścianie, już w nowej siedzibie. I no. Ja może dodam jeszcze do tej wypowiedzi. To nie znaczy, że zasypujemy już, że siedzieliśmy na laurach. Oczywiście dużą rolę w tym rankingu odgrywają właśnie zdobyte środki zewnętrzne. I chciałbym, jeżeli można, pokazać aktualny ranking. Bo on biegnie cały rok, przez cały rok coś tam się wysyła, pewne dane, zapytania. Zawsze co roku są ogłaszane nowe zasady tego konkursu. Także jak to widać na dzień dzisiejszy powiat myśliborski zajmuje w tej chwili 7 miejsce w kraju. Oczywiście liczy się końcowy efekt, czyli grudzień. Czyli z tego 1 grudnia każdego roku jest zamykana lista i wtedy jest podsumowanie tych wszystkich punkcików. Myślę, że gdybyśmy tą termomodernizację otrzymali w roku ubiegłym, tak jak planowaliśmy, to pewnie byśmy byli jeszcze wyżej. Ja jeszcze do tej termomodernizacji. Powiedział pan, że w Myśliborzu zaczął się, nie skończył, budynek Starostwa Powiatowego przy Północnej. Co w Barwinku już jest zrobione? Z termomodernizacji? Tak. To znaczy tak, jeżeli chodzi o powiat, to nic. A gmina Barwinek? A gmina Barwinek, z tego co wiem,
Wykonane są prace przy szkole podstawowej numer 1 na Jeziornej. Wiem, że też część... I skończone, tak? Nie skończone, w trakcie. Dlaczego? Ja powiem może w ten sposób. Ta termoizacja polega, ten projekt polega też na tym, że obiekty, które były wykonane wcześniej, albo są w trakcie wykonywania, mogą również być objęte. I jeżeli zostały procedury dochowane, jeżeli chodzi o przetarg i wykonawstwo i audyty, również one są tu wpisane. W Myśliborzu jest, z tego co wiem, przedszkole jest wykonane i również tu jest ono wpisane. Czyli jeżeli zrobiono za 100% własnych środków, to teraz jest możliwość uzyskania te trzy oddziały, które 44% z powrotem. Tak, a mnie się interesuje po kolei, jeżeli pan rozznali Państwo, że gmina Dębno, to tam już zostało. Gmina Dębno, nie. W tej chwili gmina Dębno jako jedyna gmina jest ujęta w termomodernizacji na ten rok. Jest ujęte gimnazjum publiczne w Dębnie. Tak. Przy ulicy... Ale jeszcze nie rozpoczęto tam Nie, nie. Jest przy zachodniej. Dlaczego? Dlatego, że to jest, my mamy w powiecie trzy duże szkoły. To jest szkoła Myśliborzu, tak zwana za bramką, na której wykonano już tę modernizację w roku ubiegłym i jak można zobaczyć, wygląda bardzo pięknie. Szkoła w Barnieńku, którą termodernizację wykonano jeszcze za poprzedniej kadencji, to jest ta na górce tak zwane, zespół szkół numer 1 przy ulicy Szosowej. I została nam duża inwestycja, czyli zespół szkół numer 1 w Dębnie. Przy ulicy Zachodniej. To jest, ta inwestycja jest wpisana na ten rok i szpital w Dębnie. Czy uda nam się wykonać to w 100%? To zobaczymy, dlatego że niestety dostaliśmy w tym momencie ten projekt, jeszcze nie jest podpisana umowa, jest możliwe, że będą nastąpią jakieś przesunięcia, ale generalnie te dwa obiekty mamy w tym roku zaplanowane do termomodernizacji. Natomiast w przyszłym roku będzie już Myśliburz, Trójka, czyli ta na przy ulicy Strzeleckiej. W Barlinku mamy wpisaną bodajże przy ulicy Gorzowskiej, ten budynek, tak zwana sala leśnika, no i następne w następnych latach. No i oczywiście Północna, która będzie realizowana sukcesywnie. Od 2010. Tak. A co najbliższe plany następnego, oprócz termomodernizacji? No, pewną inwestycją, która będzie prowadzona przez kilka lat, a dokładnie jeszcze w roku następnym, to właśnie jest budowa, czy tam remont, czy nowej siedziby przy Północnej, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dość spora inwestycja i oprócz tego, że szukamy środków na nią, to... A czy koszt nie byłby mniejszy, gdyby wybudować ją od początku? To trudno powiedzieć, czy byłby koszt mniejszy, czy nie. Ja uważam, że nie, ponieważ mamy miejsce, mamy całą infrastrukturę techniczną, czyli przyłącza wszystkie. Obiekty jakby nie było stoją. My robimy tylko remonty w środku, czyli zbijamy tynki, nowe tynki, wymiana okien, czyli uważam, że tutaj na pewno... W tym przypadku nie bez znaczenia jest to, że przecież niektóre już wydziały czy instytucje powiatowe zostały tam przeniesione dużo wcześniej, jeszcze za poprzedników. Wspomnę tu o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które funkcjonuje, czy Powiatowej Komisji do Orzekania o Niepełnosprawności, czy samodzielne stanowisko pracy do spraw zdrowia nadzoru budowlanego społecznej, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Także to też zdecydowało o tym, że podjęliśmy decyzję o zagospodarowaniu całego obiektu. Panowie, na kiedy mamy naostrzyć szpadel, żeby wbić go pod przyszłą obwodnicę Myśliborza? Kiedy? 2012. Tak. No muszę powiedzieć, że byłem u pana wiceministra, byłem wiosną, interweniowałem w sprawie obwodnicy w Myśliborzu. Odpowiedział mi prosto. Jest wpisana na listę jako inwestycja priorytetowa do realizacji w roku 2012. Prosiłem go ewentualnie o możliwość przyspieszenia. Niestety powiedział, że... Powiedział tak, panie starosto, niech pan nie prosi mnie o możliwość przyspieszenia, niech pan prosi, żeby na tej liście się utrzymała i w roku 2012 została zrealizowana.